Gość Radia Płońsk. Dzień dobry, Janusz Popłonkowski. Dzisiaj wydanie specjalne tak naprawdę gościa Radia Płońsk, ponieważ razem ze mną marszałek województwa mazowieckiego, pan Adam Struzik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Gości pan w Płońsku za sprawą podpisania umowy na przebudowę drogi Zawidz-Raciąż. No i właśnie chyba od tego najlepiej zacząć. W ramach jakiego programu to dofinansowanie zostało przekazane? Przypomnę, że jest to ponad 1 200 000 złotych. Jak ważna będzie to inwestycja dla rozwoju tego terenu? No myślę, że wszystkie inwestycje drogowe są dzisiaj niezwykle cenione, bo warto uświadomić sobie, że na poziomie województwa mamy w sumie 40 tysięcy kilometrów dróg. Duża część z nich to drogi powiatowe właśnie i powiaty to są te jednostki samorządowe, które nie mają zbyt dużo pieniędzy na inwestycje i modernizacja, rozbudowa dróg odbywa się głównie ze źródeł zewnętrznych przy zaangażowaniu czasami też gmin, które przy danej drodze, czy przez które droga przechodzi. W tym wypadku powiat płoński jest takim dobrym beneficjentem, bo w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych z pieniędzy unijnych uzyskał dofinansowanie do 7 dróg powiatowych. No teraz to dofinansowanie, tak jak pan powiedział, ono pochodzi w całości z budżetu samorządu województwa i jest w ramach takiego programu, który my nazywamy wsparciem dla rozwoju dróg lokalnych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społecznego i gospodarczego. To robimy w ramach realizacji takiego założenia, jakim jest spójność wewnętrzna, w tym spójność terytorialna i spójność transportowa naszego województwa. No i w ramach subsydiarności, czyli pomocniczości, czyli pomagania naszym partnerom samorządowym w realizacji tych ważnych inwestycji. Mówił pan o spójności, a ja chciałbym o podziale powiedzieć. Chodzi oczywiście o podział statystyczny Mazowsza. Co to oznacza? Głównie dla tych powiatów wchodzących w tą regionalną kategorię. Na czym polega ten podział? Co to oznacza właśnie dla Płońska? No tutaj muszę troszkę przybliżyć tę problematykę, bo ona jest mało znana społeczeństwu. Otóż były próby podziału województwa administracyjnego, czemu się bardzo sprzeciwialiśmy, bo Mazowsze to oczywiście Warszawa, okoliczne dość dobrze rozwinięte, czy nawet bardzo dobrze rozwinięte powiaty, no ale Mazowsze to też 32 powiaty tej poza metropolitarnej części, my to nazywamy tym zielonym Mazowszem, więc ten podział statystyczny służy temu, aby mieć przynajmniej szanse i argumenty do dialogu z instytucjami europejskimi, z Komisją Europejską, aby móc po roku 2020, w nowym okresie finansowym Unii Europejskiej, korzystać w dalszym ciągu z pieniędzy przeznaczonych właśnie na politykę spójności. Inwestycje, głównie te drogowe, są takim namacalnym dowodem na to, że Mazowsze się rozwija. A jak z objazdem Campinosu? Dużo osób jeździ z Płońska do Warszawy, musi przebijać się przez Łomianki. Niedawno stowarzyszenie działające właśnie w Łomiankach zorganizowało blokady drogowe, domagając się przyspieszenia stworzenia tego objazdu przez część Campinosu. Kiedy to nastąpi? No tutaj problem jest po stronie instytucji państwowych, a dokładnie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Tu chodzi o nowe wyjście trasy numer 7 z Warszawy, tak? I no, połączenie tej trasy numer 7 z ringiem wokół Warszawy, czyli stałym systemem obwodnic. No i ja uważam, że ta przebudowa tej trasy numer 7 jest niezbędna również z powodu rosnącej atrakcyjności portu lotniczego w Modlinie i oczekujemy, że no, wszystkie niezbędne zgody zostaną wkrótce wydane i tak jak siódemka jest modernizowana i od strony południowej, jeśli chodzi o województwo mazowieckie, tak teraz też i od strony północnej. No, mamy na przykład na obejściem Ławy w tej chwili już są podpisane porozumienia. No myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat wreszcie ten problem zostanie rozwiązany.
I na koniec o dosłownie palącej kwestii, a więc uchwale antysmogowej. Zarząd województwa cieszy się z przyjęcia tej uchwały, ale ona się chyba będzie wiązała z dosyć dużymi kosztami, które ponosić będą mieszkańcy. Chodzi o wymianę pieców, o stosowanie ekologicznych paliw. Jak to wygląda z pana perspektywy? No myśmy ten problem oczywiście dostrzegli już 2 lata temu. Rozpoczęliśmy intensywne prace. Od 11 listopada 2017 roku obowiązuje uchwała antysmogowa. To też sama uchwała nie rozwiąże problemu, bo wiemy, że teraz muszą nastąpić takie działania międzyresortowe, że w te działania wszyscy właściwie powinni się włączyć. Począwszy od, przepraszam, przeciętnej rodziny, zwłaszcza tej, która no, ogrzewa swoje mieszkanie tradycyjnym piecem węglowym, tak, ale poprzez wspólnoty lokalne, czyli samorządy gmin, samorządy powiatów. Samorząd województwa oczywiście też się w to włączy. I musimy połączyć siły. No, dodatkowo jest potrzebne wydanie rozporządzenia dotyczące jakości nie tylko pieców i urządzeń grzewczych. Takie już jest. I ono odpowiada tym uwarunkowaniom ekoprojektu tak zwanego, czyli tym normom europejskim. No, z drugiej strony musi być wydane moim zdaniem pilnie rozporządzenie dotyczące jakości paliwa. Tutaj są opóźnienia, ale one też są wynikiem moim zdaniem to, o czym pan powiedział, że istnieje pewna kategoria naszych obywateli, którzy są dotknięci tak zwanym ubóstwem energetycznym. To nie jest tylko charakterystyczne dla Polski. Z takim problemem na przykład musiała się uporać Irlandia w swoim czasie, czy inne kraje europejskie. No, trzeba zbudować system wsparcia dla ludzi, którzy mają niskie dochody, po to, żeby im na przykład pomóc w zakupie węgla lepszej jakości i wymiany pieców. Oczywiście, że chodzi o wymianę pieców, no to będziemy tutaj uruchamiali pieniądze i europejskie, i samorządy będą uruchamiały pieniądze własne na takie procesy wymiany. Już w marcu będzie nabór na właśnie wymianę pieców w województwie mazowieckim, więc liczę na to, że gminy, a nawet związki gmin, czy specjalnie powołane do tego konsorcja będą występowały o dofinansowanie. Więc tu jest potrzebny zbiorowy wysiłek. No oczywiście ta niska emisja, czyli powstała głównie w piecach z ogrzewania, to jest jeden temat, a drugi problem to jest oczywiście emisja gazów spalinowych, zwłaszcza z silników diesla. No to dotyczy większych aglomeracji miejskich, no ale tutaj też musi być wielostronne działanie, na przykład poprzez ciągły rozwój ekologicznego transportu publicznego, czyli pociągi regionalne, ale też w obrębie Warszawy metro, tramwaje, autobusy hybrydowe czy autobusy elektryczne. W tej chwili pojawiają się już pierwsze z nich. Więc to jest potrzeba wysiłku całego społeczeństwa, ale też oczywiście tutaj aktywnej postawy rządu, poszczególnych ministerstw. No wiem, że po wyroku Trybunału Sprawiedliwości no widać wyraźnie, że nasza władza rządowa też zareagowała. No przeznaczono na razie skromne środki na proces termomodernizacji. No ale dobre i to. My ten proces termomodernizacji realizujemy już od właśnie kilkunastu lat, tak? Realizując w tym okresie programowania w latach 2014-2020 przeznaczymy około 1,5 miliarda złotych w obrębie Mazowsza na tą gospodarkę niskoemisyjną, na odnawialne źródła energii, na właśnie podniesienie efektywności energetycznej, na termomodernizację. To się już dzieje. Z tym, że dotyczy bardziej budynków użyteczności publicznej. Teraz chodzi o to, żeby rzeczywiście przejść do budynków mieszkalnych, często starej infrastruktury, no, która przy okazji wymaga też remontów, wymiany na przykład źródeł ogrzewania na sieć miejską, czy na gazowe ogrzewanie. No ale to jest wielkie wyzwanie dla całego społeczeństwa, no i również dla wszystkich kategorii samorządów. No i tutaj stawiamy kropkę. Oczywiście o tych programach wymiany pieców informujemy i będziemy nadal informować na antenie Radia Płońsk. Dzisiaj w naszym specjalnym wydaniu pan marszałek województwa mazowieckiego Adam Strudzik. Dziękuję bardzo. Dziękuję i bardzo państwa serdecznie pozdrawiam. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.